obce miejsce. We Lwowie otwiera się charytatywna kuchnia, na której będą przygotowywane obiady dla uchodźców. Na terenie rzymskokatolickiej parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie, w Sokilnykach, już niebawem będą przygotowywać około 1000 obiadów dziennie dla osób, którzy schronili się tu przed wojną. Swoim kształtem nowa kuchnia charytatywna przypomina indiańskie tipi. Jej instalację przeprowadziła amerykańska organizacja charytatywna Altruist Relief Kitchen, która działa na Alasce. Przy swoich, bila swojego domu, w swoim domu i Amerykanie podjęli inicjatywę otwarcia kuchni i po prostu podzielam z nimi dumę, bo mój dziadek urodził się w rodzinie polskich imigrantów w stanie Connecticut, gdzie zmarł jego pradziadek. Dziadek wrócił do Polski w wieku 4 lat, ale pamięć o jego korzeniach amerykańskich pozostała. W tej kuchni społecznej codziennie będą przygotowywane około 1000 posiłków, które następnie będą rozdawane do lwowskich ośrodków dla uchodźców, w których mieszkają osoby, które we Lwowie znalazły schronienie przed wojną. Tak, to jest moje imię, to dobrze. Tak, to jest to. Proszę.